Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i e, chciałoby się powiedzieć 100 lat, ale właśnie tyle lat skończył najstarszy na świecie arcymistrz szachowy, Juri Awerbach. Które chyba cieszy się dobrym zdrowiem. No, 100 lat to jest piękny wiek. Życzymy długich lat jeszcze wspaniałego życia szachowego. Moi drodzy, ten zawodnik był w czołówce światowej w najlepszych swoich latach. Urodził się 8 lutego 1922 i największy ranking w karierze około 2715. Tutaj tak jest szacowany jego ranking. No i zasłynął z wielu oczywiście rzeczy. Jedną z nich to jest system Awerbacha w w obronie królewsko-indyjskiej grają, gra, grając białymi, i już za chwilę pokażę, jak on wygląda. Jest to dosyć prosty system z bardzo ciekawą pułapką e, i przedstawię wam dzisiaj partię z Oskarem Pano, który również miał swój wkład w rozwój debiutu szachowego, jakim jest Królewsko-Indyjska ze strony czarnych. Jak to wygląda ze strony białych? Otóż tutaj panowie rozpoczęli partię i za chwilę do tego systemu też przejdziemy, bo on tutaj się troszeczkę nakłada w tej partii. Mianowicie po D4 i skoczek F6, C4, G6, skoczek na C3, koniec G7, E4 i D6. Tutaj Yuri Averbach wymyślił ściu sobie takie posunięcie. Goniec na e2. Jest to ruch dosyć ciekawy, który od razu kontroluje przekątną. No tutaj roszada jest ruchem naturalnym ze strony czarnych i goniec g5. I to jest właśnie układ system Averbacha. Sam go stosowałem dosyć często z ciekawymi wynikami. No i teraz, jaka tu jest pułapka? Otóż, główne założenie czarnych jest takie, żeby grać szybko E5, a ten ruch E5 jest już teraz bardzo poważnym błędem. Przede wszystkim w takich układach należy grać bardzo szybko C5, można też zastosować najpierw H6, ale to już jest inny temat. Sprawdźmy, dlaczego to jest ruch błędny. Otóż tu jest szybkie wybicie, i po szybkim wybiciu jest bicie na D8, wieża bije D8. I wybijamy skoczka na f6, wszystko do oporu i skoczek d5 ląduje w centrum Okazuje się, że jest atak na gońca i na pionka Straty materialne są nieuniknione, bardzo często przeciwnicy mi wybijali skoczka Nie widząc prostej jeszcze opcji skoczek na d7, znaczy prosta opcja, ale też z przegraniem pionka, no bo na c7 Tego piona bior broń, yy, atakuje, znaczy biorę yy, bierze zagrywa na b8 i wracam skoczkiem W tej sytuacji jest czysty pionek więcej Dla białych, no i no i super, no białe są w domu, że tak powiem. No więc, jak w tej partii nastąpiło? Na tą pułapkę warto uważać. Oskarpano zagrał C5. Ok, tu jest ruch D5, to jest wszystko normalna sytuacja. Posunięcie A6 ze strony czarnych. Widzimy, że czarne mają chrapkę tutaj na posunięcie B5. Jak się przed tym fajnie ustrzec? Otóż, ruch A4. No w zasadzie jest to ruch taki niemalże obowiązkowy, ładnie, trzymamy tutaj obronę punktu B5 razem ze skoczkiem, te pionki tutaj fantastycznie działają i Hetman zagrywa na A5. Pojawia się w tej sytuacji bardzo ciekawa pułapka, mianowicie, znaczy uderzenie taktyczne może nie pułapka, czyli skoczek E4, bo jeżeli na przykład byśmy się rozpędzili, zagrali skoczkiem, no to skoczek E4 wyjaśnia sprawę, pozycja byłaby wygrana dla czarnych. Tu zobaczcie, że goniec świetnie by też atakował na C3, skoczek, hetman i tak dalej. No więc trzeba tutaj temu zaradzić i bardzo prostym zagraniem jest goniec D2. Niech nas to nie zmyli, że goniec sobie wyszedł sobie na G5 tak bardzo aktywnie, a teraz wrócił sobie na D2 nieco pasywnie. Nie, 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 Absolutnie, to jest bardzo dobre posunięcie, goniec tutaj stoi e, świetnie. On przede wszystkim nie pozwala za, zagrać skoczkowi na e4, no i widzimy, że hetman może mieć problemy. Czarne zagrały e No ten ruch nie jest zbyt najlepszy, <laughs> nie, nie, jest zbyt, nie jest najlepszy, e, dlatego że w takich sytuacjach, e, grając czarnymi, Niemalże obowiązkiem i każdy to już teraz we współczesnych czasach wie, że gramy posunięcie e6. E6 powoduje, że chcemy wybić na d5, wstawić wieżę na e8 i próbować aktywności w centrum. No tak grać trzeba. Tutaj białe oczywiście reagują dosyć swobodnie. Grają sobie na przykład skoczek na f3. Hetman C2, po wybiciu można wybić piątkiem z C, zrobić roszadę i grać normalne szachy. To jest normalna pozycja, jednak tu białe po debiucie są może nieco przyjemniejsze, ale... Myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia, bo to i, i białymi, i czarnymi spokojnie można grać. No ale jednak w partii zostało zegrane E5 i teraz możemy się nauczyć dosyć ciekawej realizacji pięknych takich e, szachów e, z dawnych lat. Przypomnę tylko, że ta partia jest e, z 53 roku. Bodajże zdjęcia nie są adekwatne, oczywiście, do roku. Nie znalazłem młodszych zdjęć, e, no ale e, to chyba nie jest istotne teraz. I przejdźmy dalej do pozycji: po ruchu E5. Jak sobie z tym radzić? Otóż Juri e, Awerbach zagrywa G4. Agresywne posunięcie. Ten ruch ma przede wszystkim na celu e, no, atakować króla przeciwnika to jest jedna sprawa. Dwa, że troszeczkę przeszkodzić w zagraniu F5. Jak reagują czarny? Skoczek E8 i H4. Widzimy, że te gońce bardzo dobrze też działają w ustawieniu tych pionków. To się fajnie komponuje w każdym razie. Gońce pomagają pionkom na pewno iść do przodu. Wieża działa, to już wszyscy wiemy. Ale za cenę, oczywiście, króla w centrum. Czy to jest taka wysoka cena białych? Nie sądzę. To jest normalna gra. Bardzo taka. No, kreatywna, ostra bym powiedział. No jak grają czarne? Czarne muszą próbować grać F5. Jakby ten ruch nie był zagrany, no to będzie taki gniot tutaj szedł pionkami. No więc e, trzeba reagować. Jak grają białe? Białe grają H5. W ogóle nie reagują na pionka F5. Pozwalają pionkowi i wybić na E4, i wybić na G4, i przepchać na F4. E, wszystkie chwyty dozwolone. Tutaj białe grają po prostu swoje. E, tylko powiem tak. Jeżeli tutaj pionek zbiłby na E4... To pozycja białych by, byłaby rewelacyjna. Z uwagi na to, że wszystkie pola tutaj pod tytułem G5 są opanowane. Pole F5, bardzo ważne pole jest opanowane przez białe, to jest strategicznie przegrana pozycja przy okazji nie wiem, czy widzimy. Jest atak na hetmana. No, świetna pozycja białych. No tutaj w zasadzie jest koniec partii. Ja wiem, że to może ciężko w to uwierzyć, ale jak sobie spojrzycie na ocenę silnika, to tak jest. Ja to wyczuwam, że to jest koniec gry, tylko kwestia dociśnięcia, ale to nieistotne. Lecimy dalej, bo w partii nastąpiło F4. Wydawałoby się, że to jest ruch, który rozwiązuje problemy czarnych. Niestety tak nie jest do końca, dlatego że. Białe grają G5 bardzo ładne posunięcie, proste posunięcie. Zauważmy teraz strategiczną fajną rzecz. Pionek broni na F5, pionek broni na F6. Kluczowe pola w obozie przeciwnika są kontrolowane, i nie jest łatwo tymi figurami grać aktywnie. Czyli gońcem na F5, skoczkiem na F6, gońcem na F6 i tak dalej. No więc pionki robią swoją robotę. Niby taka mała subtelność, a jakże końśliwa. No i jak to się toczyło dalej? Otóż wieża zagrała na F7 i teraz. Pragnę wam zaaplikować posunięcie przepięknej urody, strategiczne, fajne zagranie. Mnie też uczono takiego ruchu w tych schematach i zakodował mi się ten ruch. No, obudzilibyście mnie w nocy i powiedzieli, jak grać w tej sytuacji. Z miejsca mówię, jak grać. I to jest myślę, że bardzo, bardzo ważne. Otóż koniec G4. Bardzo ważne posunięcie, ja wiem, że dla niektórych może to się wydawać nudne, ale wybaczcie za to określenie, nic mnie to nie obchodzi. Mnie szachy fascynują i staram się przekazać tyle, ile potrafię. Moi drodzy, goniec G4 jest fantastycznym zagraniem strategicznym. I jeszcze raz przypomnę, ja to powtarzam w wielu materiałach, jeżeli się nadarzy okazja Jeżeli pionki stoją w tym układzie na białych polach To wymiana tych gońców jest genialna Dla białych oczywiście genialna Dlatego, że w Królewsko-Indyjskiej goniec C8 często nas atakuje na polu H3 Teraz tego oczywiście nie ma, bo nie ma krótkiej roszady Ale wymiana tych gońców jest w zasadzie no, rewelacyjna dla, dla białych I goniec czarnopolowy nie, nie będzie miał w ogóle gry więc no super ruch, w każdym razie nie będę się za dużo za nad tym posunięciem już rozwlekał Hetman D8, tutaj y, wymiana gońców, Hetman zbił i skoczek na F3 subtelnie ostatnia figura wychodzi do gry, goniec zagrywa na F8 i teraz Averbach y, popisuje się fantastycznym zrozumieniem pozycji teraz następuje ruch nie aż taki trudny ale może nie przyjść do głowy w pierwszej kolejności szachistom. No dlatego e, analizować partie warto, e, które uczą właśnie fajnego strategicznego myślenia. Jest to posunięcie król Edwa. Kto z Was zagrałby ten ruch uczciwie? Piszcie w komentarzach. Sam jestem ciekaw, czy byście taki ruch wymyślili w tej sytuacji. Bardzo logiczna odpowiedź: białych, dlatego że król w centrum tu się wokół swoich pionków i wokół skoczków czuje bardzo bezpiecznie. Nie ma Białopolaka, który mógłby tutaj zaatakować. Hetman na G4 nic nie daje absolutnie, bo zaraz go wypędzimy wieżą. Przypuszczam, że można wieżą go wypędzić. Albo Hetman C2 i druga wieża, bez znaczenia. W każdym razie to wszystko się trzyma. No i sprawdźmy, jak partia toczyła się dalej. Wieża G7 nastąpiło, wieża H4. Plan białych jest bardzo prosty. Szturm na linii H. Skoczek zagrywa na D7. Wybicie na G6. Wybicie na G6. Hetman H1. No, jesteśmy w takim położeniu białymi, że mm, to jest tak przyjemna pozycja. Że się gra bardzo prosto te posunięcia zwróćmy uwagę, że czarne nie mają żadnej kontry Kompletnie żadnej kontry Nie można B5 nawet przyfasolić Bo po prostu tu jest wybicie Wszystko jest kontrolowane e, Król bezpieczny, powtarzam Re Rewelacyjna pozycja, ale to wynikało oczywiście z błędów czarnych Co białe wykorzystują Wieża teraz zagrywa na H8 Szach, król F7 i hetman H6 Może nie widać jeszcze matów Ale jest nacisk na króla i to jest istotne Skoczek F8 Twarda obrona ze strony czarnych, na co białe grają wieża h1. No, ciężkie figury weszły na wolną linię i będą próbować tutaj masakrować czarne. Wieża b8, jakaś próba złapania kontry i teraz właśnie w tej sytuacji białe grają genialny ruch. Fantastyczne posunięcie taktyczne. Spróbujmy znaleźć to posunięcie. Otóż jest to posunięcie. Uwaga, uwaga. Goniec f4. Bardzo ładny ruch. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim atakujemy Czarnego króla. To jest oczywiste, tylko zawsze się zastanawiamy, no co jest po tym, jak nam weźmie tego gońca. Więc jaki ruch trzeba teraz wykonać? Bierza H4. I nie ma obrony, nie ma obrony tutaj, żeby zbić tego pionka na F4. I partia się w zasadzie kończy. Tu nie ma co zbierać w tej sytuacji. No więc tego gońca nie można zbić. Hetman zagrywa na C7, więc jest, już jest pionek więcej e, białymi i gra się o wiele swobodniej. Co grają białe? Hetman zagrywa na H2. Może z planem wybicia. Cały czas zwróćmy uwagę, że jak pionek zbije gońca, to Hetman zbija, jest to samo, atakujemy króla król. Tutaj goniec musi się zasłonić, po prostu zbijamy figurę, wyrównując materiał i dalej atakując. Skoczek zagrywa na D7. Hetman H3. Bardzo subtelna groźba pięknego mata. Skoczek wraca na F8. No i teraz jak się tutaj dobierać do czarnego? To jest też taka sztuka ataku, można powiedzieć, ale dosyć, dosyć, dosyć to jest proste. Uwaga! Wieża F8. Rzecz jasna, skoczek w którymś momencie musi zostać zbity. Jeżeli goniec zbija, no to piękny mat, piękny obrazek na końcu yy, może powstać. No, ale tak nie jest. Król zbija na F8. No i Hetman zagrywa na E6. Zwrócimy uwagę cały czas, że jak jest bicie gońca, to tutaj dajemy mata w dwóch posunięciach, więc goniec jest nietykalny. Wieża zagrywa na G8 i skoczek H4. Po raz kolejny e, droga do e, mata istnieje. Cały czas trzeba zwracać uwagę na to, czy faktycznie tego gońca nam mogą zbić. no, oczuż, no Chodzi o to, że stracimy dużo materiału. Jak nie damy mata, to białymi przegrywamy. Tutaj w tej sytuacji po wybiciu mogłoby nastąpić skoczek g6, wieża g6 i tu dajemy mata w zasadzie. Wieża h8, jak król g7, no to H mat na g8. Więc to są proste rzeczy. Jak skoczek g6 i król by zagrał na g7, no to zbijamy gońca, wyrównując materiał, skoczek na f5 grozi, tutaj jeszcze jakieś f3, król d3, odchodzimy sobie, króle f8, wieża h7 i są nieuchronne maty, koniec partii tutaj jest już bliski. Moi drodzy, w tej sytuacji goniec zagrał na d8 i białe po prostu wzięły na g6. Ta sama historia, jeżeli wieża zbija, no to wieża G8 i dajemy mata. Więc król musi zagrać na G7 i skoczek zbił na E5. W tej sytuacji przeciwnik Awerbacha się poddał, czarne złożyły broń. No nie ma co zbierać, oczywiście, w tej sytuacji wszystko grozi. Tutaj maty grożą, a po wybiciu jest nawet goniec na, goniec na E5. Tak najprościej, chyba patrząc. Hetman leci, król odsłonięty, i jest masakra. Partia uważam piękna. Po błędach przeciwnika, oczywiście, ale zostało to bardzo ładnie wykorzystane. Życzymy najstarszemu arcymistrzowi dużo zdrowia i liczymy na. Mm, Kolejne, y, znaczy na, na kolejne partie to nie, bo on już nie gra aktywnie, ale życzymy dużo zdrowia przede wszystkim i cieszymy się, że y, po tej ziemi chodzi tak y, wspaniały człowiek, żywa legenda światowych szachów, jakby nie było. Dzięki serdeczne za oglądanie, pozdrawiam, cześć!